Nie wiesz skąd nagle pojawia się przy tobie tylu przeciwników, czy zespół na ciebie narzeka za nieużywanie mapy, czas to zmienić. Cześć, jestem Efrio, a to już kolejny mój poradnik do gry League of Legends. W tym filmie poruszę temat mini mapy. Zaczynajmy. Wielu niekorzystnych dla Ciebie sytuacji dałoby się uniknąć poprzez umiejętne wykorzystywanie mapy. Alternatywnie możesz polegać na komunikacji głosowej, jeżeli cały Twój zespół korzysta na przykład z TeamSpeaka. Podobnie możecie wymieniać informacje na czacie. Śledzenie czatu może jednak angażować jeszcze bardziej niż spoglądanie na mapę. Szczególnie, gdy pewni gracze zaczynają się wyzywać i zaśmiecają konwersację. Poza tym nie masz gwarancji, że pozostali członkowie drużyny powiedzą lub napiszą o ważnych wydarzeniach. Korzystając z mapy wystarczy spojrzenie przez ułamek sekundy, aby określić aktualną sytuację. Nie chodzi o ciągłe patrzenie, które jest jeszcze gorsze, bo nie zauważysz rzeczy, które dzieją się bezpośrednio przy tobie. Rzuć tylko okiem, a jeżeli nie masz pewności, to po paru sekundach spójrz po raz kolejny. Nie analizuj całej mapy od góry do dołu, tylko skup się na różnicach. Jeżeli mignie ci wrogi bohater grający w dżungli, to przez chwilę możesz podejrzewać, gdzie się znajduje. Możesz oszacować, ile czasu będzie potrzebować, aby stworzyć realne zagrożenie w jakiejś części mapy. Pingnij o tym swojej drużynie, żeby Inni też byli tego świadomi. Gdy ktoś pinga na mapie, to jest też świetna informacja dla Ciebie, żeby na nią spojrzeć na konkretny fragment. Dostarcza dużo więcej informacji niż proste SS czy Mia na czacie, bo znasz przybliżoną pozycję zamiast dodatkowo zastanawiać się, o którego przeciwnika chodzi i o której części mapy dotyczy ta informacja. Z minimapy dowiesz się, gdzie są poszczególni gracze, w jakich miejscach ścierają się linie i gdzie Twoja drużyna ma wizję. Będziesz mieć znacznie więcej czasu na reakcję niż w sytuacji, gdy na przykład przeciwnicy pojawią się już na ekranie. Nie ma większego znaczenia, kto gra w której alei. To może się zmieniać w trakcie meczu. Ciebie interesują fakty, np. dwa czerwone okręgi w danej alei zamiast jednego. Poza tym możesz też szybko określić odległości pomiędzy portretami. Jeżeli się pokrywają, to prawdopodobnie dane postacie walczą ze sobą. Jest to szczególnie istotna informacja dla postaci grających w dżungli lub mających do dyspozycji teleport. Jak reagować na zmiany na minimapie? Podam parę przykładów w dużym uproszczeniu. Jeżeli przeciwnik zniknął z innej alei, to uważaj, aby cię nie zaskoczył. Pomóż w pchaniu linii w miejscach z odpowiednią wizją, gdzie jest ryzyko utraty własnej lub szansa zniszczenia przeciwnej wieży. Odśwież wizję po wygaśnięciu do temu, albo graj bardziej asekuracyjnie, gdy nie masz takiej możliwości. Jeżeli przeciwnik bardzo pcha swoją linię, to prawdopodobnie będzie po chwili łatwym celem do zgankowania. Jeżeli Twój sojusznik grający w dżungli znajduje się w pobliżu, to prawdopodobnie będzie mógł Ci wkrótce pomóc. Jeżeli zapominasz o korzystaniu z minimapy, to możesz użyć do tego jakiegoś narzędzia. Sam kiedyś korzystałem z aplikacji na telefon, Metronom Beats, do której podałem link w opisie tego filmu. Po prostu ustaw dźwięk co na przykład 10 sekund i będziesz wiedzieć, że to ten moment na spojrzenie na minimapę. Z czasem wyrobisz sobie odpowiedni nawyk i aplikacja przestanie być Ci potrzebna. To nie musi być 10 sekund. Możesz spoglądać na przykład po każdym zabitym stworze, po użyciu umiejętności, to czy dane zdarzenie występuje za rzadko czy nie, zależy od postaci, jaką grasz, fazy meczu i wielu innych czynników. Najważniejsze to skup się na jakimś i spróbuj, czy ci pomaga. Podsumowując, minimapa daje pełen przegląd sytuacji. Zarówno komunikacja głosowa, jak i tekstowa może okazać się zawodna. Dzięki minimapie możesz szybciej reagować na zmiany sytuacji. Jeżeli masz problem z nauczeniem się jej regularnego wykorzystywania, to dostępne są narzędzia, które mogą ci w tym pomóc. Linki do wszystkich moich poradników z tej serii znajdziesz w opisie tego filmu. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!